przed tymi świętami Bożego Narodzenia 2022 długo się zastanawiałem nad tym, co można i trzeba powiedzieć, żeby z jednej strony dotykało istoty rzeczy i było krótkie. Z jednej strony powiedziałbym na pierwszym miejscu, żebyśmy umieli podziękować Bogu za to, że są to święta, które od strony tego, co było w ostatnich 2-3 latach, wracają do normalności w znaczeniu takim, że tej fali wielkiej pandemii już nie możemy się spotkać, być razem. To jest pierwsza sprawa, ale z drugiej strony, żebyśmy jeszcze ciągle byli trochę roztropni i odpowiedzialni za naszych bliźnich i braci. Druga taka myśl, która się musi nasunąć przed tymi świętami, to jest to, żebyśmy wolni byli od tego niepokoju i lęku, który wynika z tego, że wokół nas się dzieje straszna wojna. Giną ludzie, niszczą miasta, dzieje się wielka krzywda, a zarazem wielkie niebezpieczeństwo dla wszystkich, żeby ta wojna jakoś sprawiedliwie, uczciwie się skończyła i żeby ludzie mogli żyć w pokoju, a więc pokój. Trzecia sprawa, żebyśmy się nie zmęczyli i żebyśmy zmęczyli w cudzysłowie, ale także fizycznie w tym, co się nazywa pomoc uchodźcom z Ukrainy, uchodźcom wojennym. Myślę, że ten rok zapiszemy pod tym względem do udanych. Potrafiliśmy służyć naszym braciom potrzebującym, a więc jakoś tam zdaliśmy egzamin z miłości bliźniego, żebyśmy nie ustali. Żebyśmy potrafili rzeczywiście tak długo, jak długo będzie potrzeba pomagać. A na te święta, o których czasem dzisiaj coraz częściej się mówi święta bez przymiotnika, zapominając, że są to jednak święta przede wszystkim Bożego Narodzenia. Nie święta tylko opłatka, nie święta tylko choinki, nie święta tylko Wigilii, nie święta tylko rodzinne, jak niektórzy mówią. Owszem, to wszystko jest prawdą, ale przede wszystkim święta tego, że Bóg stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. I dlatego dotknięcia tej istoty świąt życzę wszystkim przy stole wigilijnym i zwłaszcza w kościele na pasterce, czy w pierwsze święta Bożego Narodzenia. I życzę wszystkim takiego spokoju, czasu na refleksję i żebyśmy byli sobą w tym, co dobre. W człowieku, w nas wszystkich jest wiele dobra, ale żebyśmy byli sobą, to znaczy, żebyśmy to dobro rozwijali. Natomiast usuwali z życia to wszystko, co tym dobrem niekoniecznie jest. Dlatego życzę spokojnych, wspaniałych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i równie dobrego, spokojniejszego niż ten, który był Nowego Roku. Szczęść Boże.